Film z kanału PolyNef. Mężczyźni mają prawo wiedzieć, jak kobiety oszukują i kradną im pieniądze. Schemat jest prosty, powiem wam na przykładzie. Niedawno w sieciach społecznościowych znalazłam komentarz pewnej damy, która wzięła od męża 200 tysięcy na koszt porodu, chociaż rodziła za darmo i sądząc po szczęśliwej buźce jest bardzo dumna ze swojego czynu. Orżnęła na kasę bliskiego człowieka i cieszy się jak dziecko, co nasrało w pieluchę. A najgorsze jest to, że wiele tak samo mądrych inaczej wspierało ją w komentarzach. Tylko pomyślcie o tym, kilka tysięcy podobnych do niej polubiło tę wypowiedź, a wiele z nich podzieliła się swoimi cudownymi historiami. Jedna napisała, że wzięła od męża 5 tysięcy na manikir, wydała 2, a 3 wydała na jakieś głupoty. Inna napisała, że wzięła na badania 20, które tak naprawdę kosztowały 10 tysięcy. Kolejna napisała, że jest to biznes po żeńsku, że to kobieca przedsiębiorczość. Ta przedsiębiorczość nazywa się brak szacunku do mężczyzny, spekulowanie zaufaniem oraz bezczelnym kłamstwem. Niestety wiele kobiet potrafi budować relacje wyłącznie na manipulacjach i kłamstwach, bo mężczyźni nie są uważani za ludzi. To, co teraz wymieniłam, to tylko kropla w oceanie wszelakich toksycznych kobiecych zachowań. Na moim prywatnym kanale ujawniam w szczegółach wszelakie żeńskie manipulacje, te jawne i te ukryte, a co najważniejsze, mówię tam, jak sobie z nimi radzić, aby się nie dać robić w balona i nie zostać na lodzie. Link do tego kanału znajdziecie tu w opisie pod filmem.